To był dom Thomasa Carnegiego, jego żony i dziewięciorga dzieci. Na budowę siedziby nie szczędzono środków. Powstała nie tylko wspaniała rezydencja i budynki gospodarcze. W domu był basen z podgrzewaną wodą, kort do squasha oraz 200 osób służby. Oto wyspa Cumberland, będąca niegdyś własnością jednej z najbogatszych rodzin Ameryki. Życie w Dungeness musiało być wspaniałe. Ale przed pojawieniem się rodziny Carnegie'ch ta wyspa nie była rajem. Co tu się działo? Kto wcześniej mieszkał na tej wyspie? W trakcie wznoszenia rezydencji usunięto większość wcześniejszej zabudowy, ale jeden budynek pozostał do dziś. To dom nadzorców z czasów, gdy na wyspie istniała rodzina Green Millerów. A na tym polu rosła bawełna, którą uprawiali czarnoskórzy niewolnicy. Rodzina Green Millerów otrzymała te tereny na początku XIX wieku. Gdy założono tu plantację bawełny, zaczęto wykorzystywać niewolniczą siłę roboczą. Ale zdarzyło się coś, co dało nadzieję pracującym tu robotnikom. Właściciele bogacili się dzięki pracy niewolników. Ale zbliżała się wojna. Wyspa Cumberland odegrała ważną rolę w trakcie wojny Stanów Zjednoczonych z Wielką Brytanią. W styczniu 1815 roku Brytyjczycy pod dowództwem admirała Cockburna wylądowali na wyspie i rozbili na niej obóz. Kwatera dowództwa znajdowała się w posiadłości rodziny Green Millerów. W tamtych czasach brytyjskie prawo zakazywało niewolnictwa. Brytyjski dowódca wiedział, że jeśli zabierze niewolników na swoich okrętach, to da im wolność. Gdy wojna dobiegła końca, zawarto traktat pokojowy. Jedno z jego postanowień głosiło, że wszyscy niewolnicy muszą wrócić do swoich właścicieli. Na wieść o tym admirał Cockburn kazał załadować wszystkich niewolników na okręty, które przewiozły ich do Kanady i na Karaiby. Łącznie z terenu całej wyspy Brytyjczycy wywieźli około 1500 niewolników.